Hejka ludziska, tutaj Dyni80.pl i witam was już w kolejnym odcinku z Diablo 3, to jest 12 odcinek. No, my jako zadanie mieliśmy zdobyć krew Zoltuna Kula, a z pieczar zdrajcy i krypty skrytobójcy. Krypta skrytobójcy. To więc co, idziemy się tam udać. Mam szponek zawalony? Nie, dobra. Ty i ja jesteśmy tacy sami, ale pozostali. Upadły anioł, wiedźma, wykorzystują cię do własnych celów. Jesteś marionetką, choć twe dziedzictwo pozwoliłoby ci osiągnąć boskość. To nie mogłoby skończyć się dobrze. Ci, którzy pożądają mocy, często są przez nią niszczeni. Nie ma powodu do złośliwości. Już wkrótce znowu będę przemierzał ten świat. Wtedy pokażę ci, co potrafi Nephalem. Znajdują się pod tą pustynią. Być może nawet pod naszymi nogami. Spoko. Radrimowie nie byli w stanie ich zniszczyć. Mogli jedynie je zamknąć. Ale ja posiadam klucze. Okej, lecimy. O, na razie nam dobrze idzie. Mieli malutkie pogawędki. My, Zakarum, pracujemy ciężko, aby Kaldeum stało się miastem litości i zbawienia. Ale jak dotąd nie udało nam się przekonać cesarza, aby zmienił dawne prawa dotyczące banicji. Więźniowie skazani za zdradę wciąż są wysyłani na bezludne piasku, gdzie czeka ich śmierć. Za mało dyscypliny. Aha, to było to. Dobra, i sobie przypomniałem, o co Kaman. Czy w dal, bo mam większy zasięg. Zbierania złota. No fajnie się gra. Ulecz mnie. Poczuj mój gniew. Muszę przyciski przypomnieć po pierwsze. Tak już dawno nie grałem. Spoko. Hmm.
Fajnie się gra łowcą. A czy... Demon Hunterem. To jest łowca demonów, no. Fajne kierowane pociski, co mam za nadwiedzę. Wojen klanów, magowie Vizerei przywoływali ogromne demony do pilnowania swych posiadłości. Po latach patrolowania pustyń, skóra tych demonów stała się twarda jak kamień i przypuszona żwirem. Ostatecznie przeżyły swych panów. Teraz ich pochodzenie zdradzają jedynie błyszczące runy na czaszkach. Czuję się lepiej. Boże, tak szybko idzie zginąć. Nie, tak się nie bawimy. Co, nie ma regeneracji życia? Ma, ale wolne. Wracają mi siły. Tak, czuję w pobliżu moją krew. Ukryli jej trochę za tym portalem. Dobra, wejdziemy tam, to nie będziemy marnować tyle czasu. Tam Eku, jest dobrze. No i to jesteśmy w jakiejś krypcie. Ciekawe, gdzie to będzie. Aha, spoko. Straciłem połączenie. Dobra, zaraz wracam, jak to naprawię.
Okej, okay, wróciłem. Rozwaliło mi połączenie po prostu, no. I musimy jeszcze raz zacząć tutaj. Tak, na szczęście daleko nie zaszliśmy w tej lokacji. To jest mi obojętne, że tylko... Mam inny zestaw teraz tutaj. Mamy inny zestaw chyba już tych przeciwników, ale to tam nie szkodzi. Bardziej mi sobie z każdym. Jesteśmy bohaterami. Zostałam zraniona. No to więc tak. Zasuwamy tu, gdzie chciałem. Wracam do pełni sił. Tak, fajnie sobie biegamy, się nic nie dzieje. No, to są zwłoki. Warto zobaczyć. Mefisto, władca nienawiści, był tak wszechobecny, że nawet po tym, jak już został pokonany i uwięziony w kamieniu dusz, jego demoniczna esencja zdołała przedostać się do Travinkal i zatruć kapłanów Zakarum. Zginął z rąk tych samych bohaterów, którzy zabili jego braci. Ale czuję strach na samym myśli, że mógł mi kiedyś powrócić. Zranili mnie! To nie byłoby rozważnie. Nie mogę tego mało dyscyplinować. Wracam do pełni sił. Fakt, nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale wyszło. Nie mam pojęcia.
Shuriken są takie OP. Cak, cak, cak. Nie ma, nie ma. Muszę mieć więcej nienawiści. Czuję się lepiej. Czuję się tak OP z tymi shurikenami. Widzę. Ulecz mnie. Nie ma już więcej mikstur. Co ty gadasz? Kurde, będzie trzeba iść kupić. No, jakieś nowe skille mamy. Odkryć tajemnicę kamieni dusz, które kiedyś nam, Horadrimon, przekazał Tyrael. Są wspaniałe, ale na pewno można je skopiować. Nie, nie tylko skopiować, ulepszyć. Mój kamień pomieści duszę nie tylko wielu demonów, ale nawet aniołów. Baal jest najbardziej śmiałym, nieostrożnym, najwyższym złem. Po mrocznym wygnaniu został uwięziony w ciele Horadrima Tal-Raszy i zamurowany w grobowcu. Kilka wieków później Diablo uwolnił Baala, który zatruł Kamień Świata, co miało straszliwe konsekwencje dla barbarzyńców mieszkających w pobliżu góry Arreat. Krótko potem Baal zginął z rąk bohaterów. No, to było akurat z części drugiej, Diablo 2. Były fajne filmiczki do tego dołączone. Znaleźliśmy archiwa Kula. Były dziwnie puste. Mak wszędzie zostawił pułapki. Każdy kolejny krok jest trudniejszy od poprzedniego. Tylko głupiec mógł mieć nadzieję, że będzie inaczej. Kul przez wiele lat przygotowywał się do tego, że ktoś po niego przyjdzie. Może jesteśmy głupcami, ale musimy posuwać się na przód. Kurde! Fuck! Fuck! Prawie! Pajlem w życie został jeden pasek, jeden dobry strzał. No. To będzie dla mnie zbyt wiele. O! Za dużo rzeczy, co to jest? Dobra, wychodzimy i spieprzamy do miasta posprzedawać i ciągniemy dalej. Nie będę wszystkiego przechodził, mi się po prostu nie chce, a chcę jak najszybciej to skończyć. Wow, kiedyś tak nie było. Może jak zauważyliście, może mam troszeczkę mniej kasy, bo sobie ostatnio łączyłem trochę szmaragdów. No ale co? Ale chrypka mnie złapała. To jest bardzo źle. Sobie łączyłem parę szmaragdów, no i po prostu braknęło mi pieniędzy. Zabrakło. No i trzeba troszeczkę pofarmić, żeby dalej łączyć. Co tu mamy OP? Co mamy tutaj nie OP? Odzysk. I tu nie. Tutaj też nie. Nie.
Też nie. Resztę na sprzedaż i robimy króciutką przerwę w tym momencie. Okej, ludziska, jestem z powrotem. Musiałem się po prostu iść czegoś napić. Już miałem straszną chrypę w tym momencie. Dalej jeszcze mam. A sobie już picie tutaj ustawiłem obok siebie, już powinno być dobrze. W ogóle miałem sobie jakieś elementy tutaj robić lepsze, ale no co, nic nie poradzę. Sobie troszeczkę załyczę. Powinno być lepiej. No. Jak widzicie, zaś nie mamy tego odkrytego. To na przykład nie wiem. Nie przeżyjesz tego. No. Wracam do pełni sił. O, na szczęście jest ta druga zaraz tu obok. Tutaj. Nie, to jest coś innego. Wracają. Wracają siły, wracają. Większa misturka zdrowia. Też bardzo fajnie. Trzeba wszystko zbierać.
bo trzeba kasę zarobić. Martwy strażnik, tak? Dobra, jakoś to weszło. Trochę kasy. Co tu mamy na dole? Kokon. Niebieskie przedmioty, jak my je lubimy, ale lepsze są czerwone? Nie czerwone. Nie, jak to było jeszcze lepsze. Co, koniec czy przejście dalej? Kuźwa, to się ciągnie. To się ciągnie, ludzisko. Czekaj, myszkę sobie muszę poprawić. Zresztą, że takie kółko sobie zrobimy. Aby też nie. Co to jest poziom drugi? Dobra, nie ma czasu. Nie mamy czasu, nie mamy czasu. Ciekawe, czemu mnie taka chrypka złapała. Ale się rozwali. Pięknie. Dobra, wracając do tej skrzynki, bo myślałem, że już tu już będzie koniec. Ale coś nie było. Ale ładnie. Zbieramy. To nasze ku? Jeszcze mamy miejsce. Potrzebuję więcej dyscypliny. Rzucie nam parę drobiazgów. Thank you.
syna. Nie będziemy już brać, bo nawet chyba miejsca powoli miał. Potrzebuję pomocy! Ciekawe, przecież mam cały ekwipunek tego. Coś tam jeszcze z drugiej strony mamy, to sobie zobaczymy. Uciekamy stąd. Niskiej jakości coś tam. Dobra, zasuwajmy dalej. Podążasz od Zoltyna Kuna. Znaczy się krew. Ja się troszeczkę znowu napiję. Jest pytanie, gdzie ja to, tego mam szukać? Chyba bardziej na prawo, nie? W dokumentach obejmujących tysiące lat nie udało mi się znaleźć choć jednego przypadku, aby więzień przetrwał wygnanie na bezludne piaski. Pustkowie usłane jest kośćmi odkubanymi przez krwawe jastrzębie i zdesperowane lakumy. Ci, którzy tutaj giną, odchodzą pozbawieni dostępu do błogosławionego światła. Dobra, jak ja tu mam iść? Może na pewno do miasta. Się znowu napiję. Ale mi to smakuje, ja kręcę. Jakby co to ja piję kakao zimne. Obrażenia, ale to tracę to, to nie. To możemy chętnie założyć. O tak. To już nie. Nie, nie. Wow, niezłe obrażenia. Czy jeszcze coś zostało? Czemu mi nie mówicie? I
I dobra, albo ja mam jakiegoś wróbla za oknem, który mi tu kwiczy. Albo nie wiem, o co chodzi. Okej, zasuwajmy, zasuwajmy, bo czas to pieniądze, jak to mówią. No nie, dla mnie czas to czas. Naprawić się naprawiłem. Kuźwa, gdzie jest ta krypta, nie? Więcej nienawiści. Znów w pełni sił. Jak zwykle. Prastare kości. To były kiedyś prastare kości. Brast, uczony Zakarum, napisał, że bezludne piaski powstały, gdy wysłano klan magów, aby pokonali niebezpieczną energię pustoszącą ten obszar. Nie wspominał jednak o gigantycznych szkieletach. Nikt ich nigdy nie zidentyfikował. Czy pozostały po rasie ogromnych bestii? Demonów? Mitycznych smoków? Być może nigdy się nie dowiemy. Mitycznych smoków? To jest teleporter, no to kurde. Taki twardy znowu nie byłeś. Nie miałem jakiegoś przycisku kiedyś, który wszystko zbiera dookoła w moim zasięgu? Czy tego tutaj już nie ma? Nie wiem sobie przypomnieć. Ha, co to są 12 potwory?
Oczywiście tylko złoto miał przy sobie. Żadnej fajnej zbroi ani nic. No Boże, to się monotonne robi. A czasu coraz mniej. Boże, znajdźmy to szybko. Szkielety. Matka ostrzegała, żebym nie wstępował do armii magów. Powinienem był słuchać. Rano wysłano piechotę przeciwko Wizerei. Nie wiem, jak mamy przetrwać. A może nikt tego nie oczekuje? Jest tu tak pięknie. Może jeśli ukryję się między drzewami, nikt nie zauważy, że zniknąłem. To chodzi o to miejsce? Bardzo piękne. Nie wróciliśmy do punktu wyjścia, no nie wiem, że bardziej do góry mam iść. Nie, zobaczymy. Kapliczkę speedu mam, tak? Jest, tak? Trochę mojej krwi jest w tej jaskini. Czuję ją. Potrzebuję więcej dyscypliny. Dobra, wbijamy tam. Przy pomocy tego kamienia dusz uwolnię prawdziwą moc człowieka. W dawnych czasach dysponowaliśmy potęgą, o jakiej teraz możemy tylko marzyć. Kamień dusz pozwoli mi dorównać przodkom. Chcesz więcej? Muszę mieć więcej nienawiści.
Dobra, szukajmy, szukajmy, szukajmy. Lepiej. Nie idziemy do góry. Do góry. Dobrze myślałam. I znowu ze stołka zjechałem. Długo się już robi. Ale ja chociaż mam zabawę przy tym. Dlatego jeszcze mogę nosić. Jeszcze jeden przedmiot. Czeka cię śmierć. Moja torba jest zbyt ciężka. Dlatego muszę powyrzucać jakieś niepotrzebne rzeczy, które się nie sprzedadzą. Idziemy zbierać te niebieskie. No ale to było to przejście tylko niżej. Aha. Uh-huh.
Dobra, jest pytanie, czy ta muzyka też była w Diablo 2? Chyba jakieś tutaj porzucali może z Diablo 2, tak mi się jakoś obijało uszy, co niektóre. Bym musiał przesłuchać sobie playlisty. Czy soundtracki z gry, z Diablo 2 i z Diablo 3. Wracają mi siły. Kapliczkę ochrony mi dali, no to znaczy, że będzie ostra jazda. O nie, bo aż taki ciężki znowu. Zadujmy życie i załadowaliśmy i co do. Zdradza cię strach. Myślę, że to będzie boss. Dobra, złapmy to szybko. No chyba nie wierzę. Moja torba jest zbyt ciężka. Co znowu za gówno pozbierałem? Złapmy to, a zaraz przejdziemy. Ale mi bossa rzucili. Hurej.
Chcesz więcej? Potrzebuję więcej dyscypliny. Okej, co to za dziwna lokacja? Czemu ona się tak rozrosnęła troszeczkę? Tak dziwnie trochę. Co jest tu na dole? Okej, kończmy powoli. Skończymy w mieście. Pozbieramy wszystkie dobra, które tutaj są. Same zwłoki dookoła. Zasuwaj, zasuwaj, zasuwaj. Sachwę podnieśliśmy, okej. Moje archiwa leżą na północnym skraju bezludnych piasków. Tam znajdziecie moje ciało i czarny kamień dusz. Dobra, szybko. O, 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 punkt kontrolny, punkt kontrolny. Mam nadzieję, że to będzie punkt kontrolny. Oto wejście do mojego archiwum. Pozwól, że uruchomię portal. A był zamknięty? Posłuchajmy sobie dziennika łowcy. A, tu już musiałem odebrać go. Dobra, jest puk kontrolny, dobra. Okej, to ja się z wami tutaj żegnam do sklepu. Z tym ekwipunkiem pójdę sobie już sam. No to mam nadzieję, że się dobrze bawiliście tak jak ja. No i żegnam was tutaj. Widzimy się już w kolejnym odcinku 13. Tak, 13. Dzięki za oglądanie i pa pa!